A owiano szare chmury zasnuwały nieboskłon nad Nowym Jorkiem. Delikatne płatki śniegu spadały powoli, znacząc trawnik przed kaplicą. W ziemi, pośród tej nieskazitelnej białości, ziała przenikliwą czernią dziura, w którą powoli spuszczano w tej chwili trumnę z ciałem Eliasa Jacksona. Dookoła niewielkiej mogiły zebrała się garstka osób. Dwóch starszych mężczyzn, obok jednego z nich młoda dziewczyna. Kawałek dalej, jakby w pokorze i z drobiną szacunku, garstka dziennikarzy, których rozpoznaliście po aparatach fotograficznych i legitymacjach przyczepionych do klat marynarek. Mistrz ceremonii wygłaszał ostatnie słowa, kiedy drewniane naczynie na zwłoki waszego przyjaciela zagłębiało się w miejscu ostatecznego spoczynku. Ceremonia odbywała się zupełnie bez powiązania z jakąkolwiek religią. Elias miał tendencję do braku wiary. Tych kilka osób, które zebrało się, aby uczcić jego odejście, wygłaszało ciepłe słowa. Starszy, posiwiały mężczyzna mówił o ekscytacji, jaką czuł za każdym razem, kiedy Elias przybiegał do niego z nową książką. Ciemnoskóry staruszek opowiadał ze swadą o tym, jak pomagał Eliasowi w różnych sprawach, kiedy ten działał na granicy prawa i potrzebował odrobiny pomocy i dobrej rady. Dziewczyna, dużo młodsza, podobna do tego starszego czarnoskórego, chlipała cichutko, kiedy ten ciepło opowiadał o Eliasie. Po chwili mistrz ceremonii, uśmiechając się zachęcająco, zapytał, czy może jeszcze ktoś z przybyłych chciałby wygłosić słowo czy dwa na wspominek po niedawno zmarłym. Spoglądam najpierw na Archibalda, czy garnie się do powiedzenia. Wstaję, tak poprawiam się. Żegnaj, Eliaszu. Będę dobrze wspominał naszą wyprawę do Peru. Będę pamiętał, jak razem siedzieliśmy przy ognisku. Planowaliśmy, co zrobimy, gdy nasza wyprawa się już powiedzie i wrócimy. Jaka szkoda, że nigdy nie udało nam się osiągnąć tego, co chcieliśmy. Ja też wstaję z bardzo krótką wypowiedzią, że pojawienie się Eliasa w moim życiu zawsze skutkowało otworzeniem nowego rozdziału, zapoczątkowaniem przygody, nawet takiej, na którą nie byłem gotowy. I mimo, że nie wiem, czy można było nazwać nas przyjaciółmi, to jednak łączy nas kawał wspólnej historii. Żegnaj zatem i do zobaczenia kiedyś. Na podkreślenie tych ostatnich pożegnalnych słów, w tej krótkiej chwili, kiedy trumna ciężko uderzyła o dno wykopanej dziury, a dzwony kościelne rozległy się donośnie i ptaki zerwały się do lotu, wznosząc się w górę ku szczytom strzelistych wieżowców Nowego Jorku, Elias zakończył ostatnią ze swoich przygód, która być może będzie również waszą przygodą. Mistrz ceremonii podziękował wszystkim za przybycie. Grabarze zaczęli zwolna zrzucać zmarzłe grudy ziemi na wieko trumny. Te uderzały głucho o drewno, znacząc odejście Eliasa. Ludzie zaczęli zbierać się w mniejsze grupki. Część odchodzić. Mężczyzna, który przedstawił się jako Johna Kensington,
wydawca, właściciel Prospero House, ten, który jeszcze chwilę temu mówił o Jacksonie, podszedł do was, ściskając wasze dłonie. A ja bardzo dużo was opowiadał. Pan Artur, jeśli dobrze kojarzę. Doskonale opisał pana w swojej książce. I Archibald. Och, jak ciepło o tobie mówił. A kim są... Wita się oczywiście pani... Madeleine. Aha, i ojciec Goodspeed. Ojciec Goodspeed. Patrzy, uśmiecha się na widok twojej koloratki. Mili państwo, ja bardzo, bardzo, bardzo bym sobie życzył, żebyśmy mogli się jeszcze spotkać. Nie ukrywam, że odejście Eliasa było dla mnie ogromnym szokiem i uważam, że straciłem nie tylko doskonałego autora, ale też bardzo bliskiego mi przyjaciela. Ale jego ostatnie chwile były trudne dla mnie do zrozumienia. Może wy coś więcej wyłuskacie z tego, co po sobie zostawił. Czy moglibyśmy umówić się w moim wydawnictwie? Z pewnością. Oczywiście. Ale myślę, że Elias był specjalistą od trudnych spraw. Ma pan czas teraz? Tak, tak. Właśnie, zdecydowanie. Myślę, my się przedstawiliśmy, a nie miałem jeszcze sposobności poznać pana godności. Johna Kensington, bardzo mi miło. Wyciąga do ciebie rękę jeszcze raz, ściskając ją mocno. Chciałbym tylko, żebyście poznali jeszcze kogoś. Carlton! Carlton, pozwól na chwilę. Starszy czarnoskóry facet z przyczesanymi do tyłu siwymi włosami podchodzi teraz, trzymając pod rękę młodą dziewczynę. To Carlton Ramsey. Jest prawnikiem Jacksona. Carlton, miałeś sprawę do państwa. Tubalnym. On podchodzi, przedstawia się. Chciałbym zaprosić na odczytanie testamentu, odzywa się Tubalnym głosem. Wręcza wam wizytówkę. Proponuję, żebyśmy spotkali się w poniedziałek. To będzie za dwa dni. Elias zostawił ostatnią wolę i jesteście mi wymienieni. Przynajmniej się nie spodziewałem tego. Byliśmy dobrymi przyjaciółmi, ale nie aż tak, żebym był wymieniony w jego woli. Ja tak patrzę... O, przepraszam. Proszę, Patrzę z zaciekawieniem tego mężczyznę, który mówi o tym testamencie i czy my wszyscy, czy może tylko pan Archibald i pan Dibden? Nie, pan Archibald i pan Dibden, ale rozumiem, jakby na odczytanie woli możecie stawić się wszyscy, skoro zależało wam wystarczająco mocno, żeby pojawić się na pogrzebie Jacksona, to myślę, nie będzie miał nic przeciwko temu, żebyście również usłyszeli jego ostatnią wolę. W porządku. Jak się okazuje, to nie tak, że miał tutaj wielu przyjaciół. Wraca się napięcie i odchodząc wpada jeszcze na niewysoką kobietkę, która w tej chwili podchodzi do niego. Chce jeszcze zadać mu kilka pytań, wydaje się. Jest nieco przysadzistej budowy, o prostych czarnych włosach i wydatnym nosie, na którym widzicie grube okulary w kościanej oprawie. Ten jednak pokazuje jej ręką, że nie będzie odpowiadał, a wtedy ona podbiega do was. Dzień dobry, New York Times. Chciałabym zadać państwu kilka pytań. Wiem, że to może nie być najwłaściwszy moment, ale... Tak się cieszę, że mogłem tu wszystkich złapać. Czy mają państwo jakiś komentarz w sprawie aresztowania Hiltona Adamsa? Kogo? No, chwileczkę, bo słyszałem, przepraszam, się tak wyrażę, ale Denat zszedł w sposób bardzo wyjątkowy. Otóż obiło mi się o uszy, że to jedno z rytualnych mordów, z których serię opisywałam na łamach naszego magazynu. Państwo być może wiedzą coś więcej. Czy Hilton Adams jest niewinny? I podstawia ci... Tak się nachyla do ciebie... Z długopisem, jak była gotowa wszystko notować. Pan na pewno musi coś wiedzieć. Przepraszam, ale ja jestem niepiśmienny. Nie czytałem pani artykułów. Wiele pan stracił. Hilton Adams, czy pan uważa, że został niesłusznie aresztowany? Nazwisko oczywiście... dzwoni. To jest ten sam, tak, o którym... Pan Adams. Ten, który nam powiedzieli na... tym, ale ja nie rozmawiam z dziennikarzami. Jasne. Co do pana Adamsa? To szczegóły śledztwa, które zostały prowadzone w jego sprawie, nie są nam jasne, dlatego nie będziemy siać dezinformacji. Czyli uważają państwo, że... Ale cały czas będę przyciskać jakby... Czyli państwo są zdania, że Adams miał wspólników? Tego nie powiedziałem. A pani? Co pani o tym sądzi? O, ja mam swoją teorię. Uważam, że Adams został niewinny i został niesłusznie aresztowany. I zrobię wszystko, żeby to udowodnić. To może uda nam się bardzo dogadać. Słusznie. Może by nam pani zostawiła wizytówkę. O! Arturze, poczekaj, bo przyszedł mi do głowy jeszcze jeden pomysł. Mhm.
Czy szerokie ramiona, które posiada New York Times, byłyby w stanie zapewnić mi, jako człowiekowi Boga, dostęp do celi, by móc porozmawiać z rzeczonym osobnikiem? To znaczy, jako spowiednik? Tak. Ale pytasz o to... Czy chciałbyś dziennikarkę? Pociągnąć... Tak, czy ona ma swoje sznurki, które by mogły do tego... No, zastanawiam się chwilę. Jeżeli czegoś się dowiem, z chęcią się podzielę z panią. Ja tak myśli. Mam propozycję. Nie mam dojść do Adamsa, ale jeśli chcecie zająć się tą sprawą i dacie mi wyłączność, to skontaktuję was z jego żoną. To może być pomocne. To brzmi jak plan. To już jest coś. Uczciwy układ. Doskonale. Zostawcie mi tylko do siebie jakiś kontakt. Kiedy was umówię, to dam znać, żebyście mogli się z nią spotkać. Może ona będzie w stanie wam pomóc. Myślę, że najpierw będzie, jak pani podam swój adres, wyciąga jakąś karteczkę, zaczyna pisać swój adres, jej daje. Obawiam się, że musi mi pani wybaczyć mój niewczesny żart, ale faktycznie nie czytałem pani artykułu. Czy dałaby pani radę na mnie podrzucić? Myślę, że tak. Wyślę chłopaka, żeby przyniósł wam gazetę. Trochę mi przykro, ale niech będzie. Jeżeli macie zamiar zaangażować się w tą sprawę i pomóc w udowodnieniu temu, że Adams jest niewinny, to zrobię wszystko, co w mojej mocy. Pani jest jakoś powiązana z panem Adamsem? Że tak pani zależy na jego niewinności? Rzuć na psychologię. Dziwnym trafem mam. Niedużo. 48 do 30. Nie będę tego podbijał. Okej, no więc jakby... Ale to nie o to chodzi. Natomiast nie wyczuwasz jakiejś szczególnej ściemy. Że nie jest z nim powiązana, że jest zainteresowana jako z dziennikarskiego obowiązku. Że to jest sensacja, którą ona będzie tropić, bo to jest jej dziennikarski obowiązek, bo to jest czwarta władza i ona teraz będzie udowadniać, że Adams jest niewinny. No, jakby tyle. Okej. No to co, panie Kennington? Możemy? Tak, oczywiście. Kensington prowadzi was do Prospero House, zamawia taksówkę, podjeżdża duże auto, które wiezie was na Lexington Avenue w pobliżu 35 ulicy. Wydawnictwo znajduje się w starej kamienicy, w tak zwanym brownstone. Wchodzicie wąską klatką schodową na piętro, wchodząc do oficyny. Wydaje się, że Prospero House nie specjalizuje się w wydawaniu książek, które stają się bestsellerami. Nawet patrząc na to, co pisał Elias Jackson, Kensington chyba po prostu musi lubić swoich pisarzy i bardzo mocno wierzyć w ich talent. Pomieszczenia są zimne i niedogrzane. Panuje tu lekki bałagan, nieporządek na półkach, na biurkach pustych, przy których być może normalnie w ciągu tygodnia siedzą jacyś pojedynczy pracownicy Prospero House. Walają się rozrzucone w nieładzie rękopisy. Maszyna do pisania stoi na jednym z nich z wysuniętą szyną, jakby była dawno nieużywana. Sam Kensington zaprasza was do swojego malutkiego gabinetu i sadza na kanapie kilku zydlach wokół niewysokiego stolika. Zaproponowałbym kawę, ale... Wyciąga taką butelkę z brązowym płynem i kilka szklanek. Patrzy na was niepewny, jak zareagujecie. Uśmiecham się szeroko. Ja natomiast, to może być dla was pewnym zdziwieniem, pokazuję ręką, że ja nie będę pił. O, Artur, ty stronisz od alkoholu? A, kiedyś trzeba było rzucić zgubny nauk. Czasem się człowiekowi otwierają oczy i układa sobie priorytety w życiu na nowo. Tak, zwłaszcza jeżeli to, co widzi, to lama. Wydaje się, że prohibicja jest w takim razie stworzona dla ciebie. Tak czy inaczej, Kensington porozumiewawczym mrugając okiem. Polewa wam wszystkim odrobinę whisky. Nie mam ciepłej wody, ale myślę, że to też nas rozgrzeje. Tak czy inaczej, od czego by to zacząć? Przede wszystkim, słuchając nawet rozmowy waszej z tą dziennikarką, ja wierzę, że ta teoria o mordach rytualnych może być prawdziwa. W końcu Elias, gdy pokazuje na taką półkę, słuchajcie, tam jest rząd tytułów
wszystkie książki Jacksona Eliasa. Część z nich też posiadacie na półkach, bo Elias wysyłał wam swoje książki z autografem za każdym razem, jak tylko były urodziny, imieniny. On lubił swoje dzieła promować. Więc Elias przecież był zafascynowany krwawymi kultami. Może odnaleźli go jacyś starzy wrogowie. Myślicie, że ktoś mógłby chcieć go prześladować? No nie każdy chce zobaczyć swoje nazwisko w druku, jeżeli jest tam jako członek krwawego kultu. Elias zawsze lubił pchać palce między drzwi a ościeżnicę, więc... No jest to smutne, ale jego to czekało, wcześniej czy później. A zdążył wam powiedzieć coś więcej zanim... Niestety. Zaprosił nas do siebie do... Nawet nie wiedziałem, że jest w Nowym Jorku w tej chwili. Telegram, jaki otrzymaliśmy, był wysłany z Anglii, z dworca King's Cross. W Londynie. Ja też byłem wtedy w Londynie, ale no nie udało mi się z nim spotkać. Czyli nie wiecie, w co wierzył Elias. Znaczy, z tego co wiem, to nie wierzył w nic. To był raczej człowiek, który stąpał twardo po ziemi i lubował się w tym, że lubiał łamać. Myślę, że w Peru już wierzył w kilka rzeczy. Ciężko nie wierzysz w coś, co przed tobą stoi. Słuchajcie, w tym momencie Kensington wyciąga z jednej z szuflad swojego biurka taką brudną, wyświechtaną teczkę. Rzuca ją na to biurko, otwiera... Przed śmiercią Elias zostawił mi masę swoich notatek. Chyba bał się, że trafią w niepowołane ręce i wierzył, że u mnie będą bezpieczniejsze. Patrzycie na tę szufladę zamykaną na taki malutki kluczyk. Ukryłem je najlepiej jak mogłem. Jak widać skutecznie. Tak czy inaczej, mówisz, że z wami kontaktował się będąc w Anglii. Do mnie pisał z Nairobi. To było... Z Nairobi, czyli tak. Jakby kolejne miejsce, które, jak pamiętam, odwiedziła ekipa Carlyle'a. No. Pewnie tam znalazł informację, o której wspominał. Czyżby on badał? Pamiętacie, że u niego był list, który był jawnie powiązany z tą ekspedycją? Wydaje mi się, że musi mieć to pewne powiązanie. Z tym, że list jest z Kairu, a nie z Nairobi. Kensington wyciąga z teczki drobiazg. Wiecie, dostałem od niego taki list. On rzeczywiście zajmował się tą ekspedycją, ale to było bardzo dziwne. Podaję ci go... Ojcze, może odczytasz go. Ja już znam jego treść, ale to bardzo niepokojące było dla mnie. Co za wieści? Istnieje możliwość, że nie wszyscy członkowie ekspedycji Carlyle'a zginęli. Natknąłem się na pewien trop. Pomimo, że lokalne władze zaprzeczają doniesieniom o kulcie, tutejsi mieszkańcy mają do powiedzenia coś zupełnie innego. Nie dałbyś wiary temu, co opowiadają. Bardzo ciekawe notatki są już w drodze do ciebie. Może dzięki temu wszyscy staniemy się bogatsi. Krwawe pozdrowienia. F. F? J. Jackson. Także sami słyszycie. On wierzył, że... Ale przecież tam znaleziono, sięgam pamięcią, kojarzę, to była głośna sprawa, znaleziono tam przecież zwłoki ekspedycji. Mało tego, byli nawet skazani za zabójstwo, z tego co czytałem. No... Taki jeden też siedzi teraz, Sing Sing, skazany za zabójstwo. Tak. No, nawet jego siostra ruszyła się z tej willi pod Nowym Jorkiem, w której teraz mieszka, i ruszyła tam sprawdzić, czy wszystko jest okej. I czy władze zbadały sprawę odpowiednio dobrze. No, ale chyba nie ustaliła nic konkretnego, bo jakby byłoby o tym głośno. Sprawa ucichła przecież. Ja też nie przypominam sobie, żeby gazety mówiły o czymkolwiek innym niż skazaniu kilku murzynów z jakiegoś plemienia za śmierć. Nawet kogoś powiesili, z tego co pamiętam. No dobrze, ale w tym liście on pisał tak, że coś ci wysyła? Czy to jest... Tak, tak. To właśnie te notatki, które mi wysłał. Zobaczcie, jest tego cała sterta. On nie przestawał się ze mną komunikować. I rzeczywiście, masa materiałów. Wygląda jakby... zbierał
dziesiątki informacji, multum tekstu, strony wyrwane z brudnych notesów, zapisane bardziej lub mniej rozchwianym pismem Eliasa. To wszystko, czym się ze mną podzielił, to wskazuje, jakby zjeździł cały świat w poszukiwaniu informacji o ekspedycji. Sporo tego. Tak. Będzie trochę przysiąść i poświęcić czasu, żeby to przeczytać. Ale to niesamowite, bo Elias to do mnie pisał z Nairobi, do ciebie z King's Cross w Londynie, a są tu też notatki, które pochodzą z Hongkongu albo z Australii. Tu jesteś z Szanghaju, Nairobi. Mhm. No, światowy człowiek, trzeba powiedzieć, jasno. Tak, ale on nie przestawał do mnie pisać. Cały czas mówił, że znalazł coś niesamowitego w Londynie, że odkrył kolejny sekret, kiedy był w Egipcie. Znalazł tak wiele ciekawych informacji. Twierdził, że widział niesamowite rzeczy. Wspominał o planie, o jakiejś konspiracji na olbrzymią skalę. Ogólnoświatową. Mówił, że to największe odkrycie, jakie kiedykolwiek zrobił. Że ta książka będzie hitem, że obnaży prawdę. Każda jego książka miała być hitem, z tego co pamiętam, a... Ale chwileczkę, czyli był już w trakcie pisania nowej książki? Raczej, jak sam to nazywał, badań. On dopiero sprawdzał różne tropy, on tak pracował, wiązał sznurki, robił masę chaotycznych notatek. Znaliście go, nie był najbardziej uporządkowaną osobą na świecie. Tu liczymy na jakiś rękopis. Ostatnim razem, kiedy z nim rozmawiałem, wydawał się naprawdę przejęty i zdenerwowany. Kiedy był tutaj w Nowym Jorku, no i faktycznie chyba przeczuwał, co się stanie. Jak... Czy my możemy wypożyczyć te dokumenty? Nie wiem. On bardzo wam ufał, ale ja trochę się boję, że to wypłynie. Panie Kenningston, to mogłoby źle wpłynąć na wydawnictwo. Proszę mnie zrozumieć, ja z tego żyję. Nie, nie. Chciałbym pana zapewnić, panie Kenningston, że wszystko, co znajduje się w tych notatkach, pozostanie tylko i wyłącznie do naszej wiadomości. Niech mi pan wierzy na tyle, na ile obaj poznaliśmy Eliasa i jakby jego osoba może nas połączyć ze sobą. To jest pewna wiedza, która przekracza ogólnie przyjęte rozumowanie. I to... jestem bardzo daleki od tego, żeby dzielić się z nią z ludźmi, którzy są... To będzie test perswazji. Ewentualnie uroku osobistego, bo powołujesz się tutaj na znajomych z Eliasem i próbujesz go troszkę... Nie, raczej próbuję mu... Perswadować to. Tak, przekonać, że to jest dobry pomysł, żeby nam to pożyczyć. Wiesz co, ja jestem okej z tym, żebyś wziął sobie kostkę premiową, bo to było na... No, okay. Ma, to wszystko ma sens, co do niego mówisz. Ja mogę poprosić kostkę premiową, która jest ja inna niż fioletowa. Kasetkę. Jedną kasetkę. Kasetka. I to może być albo 100, albo 6. Więc zdecyduję się na 6. No dobrze. Wstaje niepewnie, tak w pewnym momencie bierze się pod bok. Jednym haustem wychyla resztkę tej whisky. Po chwili dolewa sobie kolejną. Znowu opróżnia szklankę. Odstawia ją z hukiem na blat. Obraca się w taki... No dobrze. Skoro pan, panie Arturze, obiecuje, że to nie wyjdzie... Gdzie dalej? Słowo dżentelmena. To tak, możecie zachować te notatki, tylko błagam was, nie pozwólcie, żeby one trafiły w niepowołane ręce. Myślę, że powinniście też zobaczyć jeszcze jedną rzecz. Mm-hmm. Sięga pomiędzy papiery leżące na jego biurku. Drżącą dłonią wyciąga kolejny zapisany pochyłym pismem Eliasa list. Ten dostałem jako jeden z ostatnich. Powiem szczerze, on sprawił, że zacząłem wątpić w to, czy z Eliasem wszystko jest w porządku. Chciałem go nawet siłą niemal ściągnąć z powrotem do Nowego Jorku, ale on nigdy się nie poddawał do cholery. Ja jakby jestem zajęty już wertowaniem tych, więc list przekazuję tutaj. Byłoby dobrze, gdybyś go odczytał. Bardziej. Wiele imion, wiele form, ale wszystkie takie same i zmierzające do jednego końca. Potrzebują pomocy. Zbyt duże, zbyt upiorne. Te sny, jak sny Carlyle'a? Sprawdzić dokumentację tego psychoanalityka. Wszyscy przeżyli. Otworzą bramę. Dlaczego? A więc moc i niebezpieczeństwo są prawdziwe. Oni. Liczne tropy. Książki są w sejfie Carlyle'a. Idą po mnie. Czy ocean będzie wystarczającą ochroną?
Ho, ho, nie można się teraz poddać. Muszę to opowiedzieć i sprawić, że czytelnicy uwierzą. Czy mam ich zawołać? Zawołajmy razem. I panie Archibaldzie, czy pan coś z tego rozumie? Może panienka coś z tego wywnioskowała? To szaleństwo. Jakie sny? O czym on mówi? Bredzi. Książki Carlyle. A czy jeden z członków ekspedycji, on nie był jakimś tam psychoanalitykiem? Houston, tak. Był swego czasu bardzo popularnym lekarzem. I bawidamkiem, z tego co pamiętam, może tak się poznali z Carlylem. Nie wiem, co pisał o nim więcej. Medical Journal czy kolumny towarzyskie? Myślicie, że chodziło o jakieś jego zapiski? Ja tak bardzo konkretnym ruchem sięgam po szklankę na raz. Patrzę prosto na was już tak. Widać, że nie do końca jestem przyzwyczajona do alkoholu. Wertując notatki, które przed chwilą otrzymaliśmy od pana, tam również wspominał o sejfie Carlyle'a i o jakichś zapiskach, jak książkach. Musimy to sprawdzić. To może być kluczowe w kontekście właśnie tego zachowania. Strasznie zagmatwane to wszystko, ale myślę, że te książki, te zapiski, one mogą coś znaczyć. Sejf Carlyle'a, no to jedynym miejscem, gdzie może być sejf Carlyle'a, to prawdopodobnie ich posiadłość. Pan mówił, że tak pod Londyn, że pod... Villa w Hamptons. Oczywiście. Carlyle to wielopokoleniowa przecież rodzina. Kiedyś zajmowali się handlem bronią, potem innymi rzeczami. Nie śledzę szczególnie, ale to znane nazwisko w pewnych kręgach. Tam ktoś mieszka teraz? Czy to była tylko jego? Nie, myślę, że jego siostra. To ona odziedziczyła cały majątek po śmierci młodego panicza. Czy pan zna może Carlyle'ów? Bo zakładam... Nie wiem, Przepraszam? Czy pan zna Carlyle'ów? Albo nie, byłby nam w stanie pomóc, gdybyśmy chcieli tam spotkać się z panią... Jakich to było? Siostra Erika chyba, tak? Ja niekoniecznie, ale jutro, w poniedziałek, umówiliście się na spotkanie z Carltonem, prawda? Mm-hmm. On jest wziętym prawnikiem. Wprawdzie czarnoskórym, ale może on będzie w stanie skontaktować się z kimś od pani Carlyle i pomóc wam w nawiązaniu relacji. Boże. Ja niestety nie mogę pomóc. Powiem szczerze, nawet nie obracam się blisko kręgów pani Eriki. Wzdycham ciężko, jakby trzymając część tych dokumentów w rękach. Czy coś jeszcze się panu nasuwa, panie Kennington, co mogłoby być istotne, żeby wyjaśnić tajemnicę śmierci Eliasa? Ja nie wiem nic więcej. Przekazałem wam notatki. Powiem szczerze, dostawałem dziesiątki pism od Eliasa. Nigdy jeszcze żadne nie były tak chaotyczne i niekompletne. Zupełnie nic z tego nie rozumiem, a dziś, szczególnie po tym pogrzebie, tak strasznie wyrzucam sobie, że nie przywiązałem odpowiednio dużej wagi do tego paranoicznego listu. Każdy z nas popełnił parę błędów, panie Koenig, stąd jakby... Ale mój być może zakończył życie mojego przyjaciela. Cóż, gdybyśmy przyszli do hotelu kilka minut wcześniej, być może dalej by żył. Posłuchajcie... Nie ma się co obwiniać. Każdy z nas żyje z jakimś... Myślę, że możemy... Jedyne, co możemy teraz zrobić, to dołożyć wszelkich sił i starań, żeby winni jego śmierci odpowiedzieli za to. Ten starszy mężczyzna, teraz skurczony, niemal płaczący za swoim przyjacielem. Widzisz, jak jego oczy szklą się łzami, kiedy mówisz te słowa. Podchodzi do ciebie, kładzie ci rękę na ramieniu i mówi: pamiętajcie, że zawsze możecie na mnie liczyć. Nie mam nieskończonej ilości pieniędzy, a Prospero House jest malutkim wydawnictwem, ale jeśli tylko w jakiejkolwiek formie będę mógł wam pomóc, coś dla was przechować, coś sprawdzić, służyć swoją pomocą czy kontaktami, dzwońcie, proście i pytajcie. Błagam, nie zostawiajcie tylko sprawy Eliasa. On zasłużył na to, żeby ktoś to wyjaśnił. W sumie... To może jest jedna rzecz, której mógłby pan nam pomóc. Jeżeli pan już chciałby nam służyć pomocą, możemy do pana dzwonić. Być może zna pan gdzieś kogoś z Uniwersytetu Harvarda, albo niejako Miriam Atwright, ewentualnie po prostu udostępnić nam aparat telefoniczny. Ależ oczywiście, proszę bardzo. Zostawię was na chwilę w takim razie. Pójdę napalić w piecu i zagotować wodę na tą nieszczęsną herbatę. Korzystajcie z aparatu.
Tak, jeszcze tylko pytanie. Kojarzy pan może Fundację Penhewa? Fundacja Penhewa? Nie, ale nazwisko coś mi mówi. Czy to nie jest człowiek, który też brał udział w ekspedycji? Penhew... On był archeologiem, tak? Egiptologiem? To już nie wiem, może coś grzebał się w ziemi w każdym bądź razie. Nazwisko jest mi znane, ale tak. Nie przypominam sobie żadnych detali. Prawdopodobnie z nim się próbował Eliasz jeszcze przed śmiercią krótko prawdopodobnie skontaktować. Może nawet zdążył się skontaktować. Brzmi rozsądnie. Tak czy inaczej, korzystajcie proszę z aparatu. Rzeczywiście na biurku stoi telefon. Jeszcze raz najszczersze kondolencje z pewną stroną. Tak bardzo dziękuję, ojcze. Miriam wygląda na kobietę. Być może... Dobrze byłoby, żebyś zadzwoniła i dowiedziała się ewentualnie, co nam pani Miriam może powiedzieć, o jaką książkę chodzi, co Elias chciał tam się dowiedzieć, bo może to rzuci troszkę światła na jego ostatnie poczynania. Jasne, jasne, jak najbardziej. Czy wy w międzyczasie możecie spróbować jeszcze raz przejrzeć te notatki? Ja bym chciał posiedzieć nad notatkami. Ale no, ja też dołączam. Jeżeli tak, słuchajcie, ja proponuję skupić się na tym, bo jest to streszczenie wszystkich notatek, jeżeli chcecie je przejrzeć. Pozostałe notatki to jest dłuższa wersja tego, co tu macie. To chyba też jest taki skrót. Jakby, tam mi się najbardziej podoba. Tak, to jest drugi skrót, jakby tam możecie, jest, tak, wiesz, żebyście mogli sobie równolegle mogę czytać. Mogę wam to odczytać po prostu. Tak. Czy... Dobra, to ja to odczytam tak, żeby była wersja i taka, bo nam to, żebyśmy po prostu jakby wiedzieli, za czym idziemy jako gracze. Bo tak. Więc jakby analiza notatek mówi jasno, że pierwszy zbiór notatek z Nairobi jest listą biur przedstawicieli władz i plemion, które Elias odwiedził podczas poszukiwań materiałów dotyczących kultów i ich rytuałów. Elias wspomina o Rogerze Cordonie, podsekretarzu do spraw wewnętrznych, przedstawicielu władz kolonialnych. Jednak zaznacza, że nie dowiedział się niczego rozstrzygającego. Elias traktuje sceptycznie oficjalny raport dotyczący masakry ekspedycji Carlyle'a. Drugi zbiór notatek opisuje wyprawę Eliasa na miejsce masakry. Odnotowuje, że ziemia w tym miejscu jest całkowicie jałowa, a wszystkie okoliczne plemiona unikają tego obszaru, twierdząc, że miejsce jest przeklęte przez boga czarnego wiatru, który rezyduje na szczycie pobliskiej góry. Trzeci zbiór jest zapisem rozmowy z... Johnstonem Kenyatą, który twierdzi, że zabójstwo dokonane na członkach ekspedycji Carlyle'a mogło być dziełem kultu krwawego języka. Powiedział, że kult rzekomo ma swoją siedzibę w górach, a jego najwyższa kapłanka jest częścią góry Czarnego Wiatru. Elias jest uprzejmie sceptyczny, ale Kenyata upiera się przy swojej wersji. Cytując przedstawicieli miejscowych plemion, Elias pisze o strachu i nienawiści, jakie wzbudza w nich krwawy język, a także o tym, że plemienna magia nie potrafi ochronić ich przed kultem, a Bóg czczony przez jej członków nie pochodzi z Afryki. Czwarty zbiór jest zapisem kolejnej rozmowy z Kenyatą. Elias potwierdził w kilku niezależnych źródłach, że krwawy język istnieje, jednak nie znalazł bezpośrednich relacji, które mógłby potraktować jako dowody. Opowieści mówią o dzieciach wykradanych w celu złożenia w ofierze, a także o istotach z wielkimi skrzydłami, które przylatują z góry Czarnego Wiatru, aby porywać ludzi. Kult czci Boga nieznanego folklorystom, który nie wpisuje się w tradycyjny afrykański wzorzec bóstw. Elias wylicza ludzi, z którymi rozmawiał. Sam Mirga, stacja kolejowa. Neville German. Doktor Starrett. Porucznik Selkirk, pułkownik Endicott. Piąty zbiór, a raczej pojedyncza kartka papieru, ma przypominać Eliasowi o tym, że plan tej części wyprawy Carlyle'a, która miała miejsce w Kairze, powinien zostać dokładnie przeanalizowany. Elias jest przekonany, że powód, który skłonił ekspedycję do dodatkowej podróży do Kenii, znajduje się nad Nilem. Szósty zbiór jest zapisem długiej rozmowy z porucznikiem Markiem Selkirkiem, dowódcą grupy ludzi, która znalazła szczątki ekspedycji. Selkirk podkreśla, że odnalezione ciała były stosunkowo w dobrym stanie, jak na czas, które spędziły na otwartym terenie. Tak jakby rozkład nie miał wstępu do tego miejsca. Druga rzecz, o której mówi, to fakt, że ciała ofiar były rozszarpane, tak jakby zrobiły to zwierzęta. Jednak nie jest w stanie powiedzieć, jakie stworzenia byłyby w stanie zrobić to tak metodycznie.
niewyobrażalne, niewytłumaczalne. Sir Kilk zgadza się z teorią, że plemiona Nandi mogły mieć coś wspólnego z tym zajściem, ale podejrzewa, że zarzuty przedstawione prowodyrom zostały sfingowane. To nie był pierwszy taki przypadek, dodaje cynicznie. W końcu Selkirk potwierdza, że pośród ciał ofiar nie znaleziono nikogo rasy kaukaskiej. Były tam tylko zwłoki kenijskich tragarzy rozwleczone po jałowej równinie. W oficjalnym śledztwie podano inną informację. Siódmy zbiór znów nie jest zbiorem. To kolejna pojedyncza kartka. Elias spotkał Nailsa Nelsona w barze Victoria w Nairobi. Nelson był najemnikiem pracującym dla grupy Włochów na granicy somalijsko-abisyńskiej i uciekł do Kenii po tym, jak zdradził swoich pracodawców. Nelson twierdzi, że widział Jacka Brady'ego żywego w Hongkongu i nie dalej jak 2 lata przed pojawieniem się Eliasa w Kenii, a długo po tym, jak Brady i reszta ekspedycji Carlyle'a zostali uznani przez kenijski sąd za zmarłych. Brady był życzliwy, ale powściągliwy i milczący. Nelson nie naciskał na rozmowę. Ta informacja tylko wzmocniła przekonanie Eliasa, że członkowie ekspedycji mogą ciągle żyć. Ósmy zbiór opisuje możliwą strukturę książki na temat Carlyle'a, ale nie nadaje jej jeszcze charakteru. Znajdują się tam wpisy typu napisać co się stało i wyjaśnić dlaczego. Wychodzi z tego, że Elias wierzył, że z ekspedycji Carlyle'a przynajmniej Jack Brady przeżył całą wyprawę. Dokładnie. Ponadto zastanawiające jest po analizie tych dokumentów, że na miejscu masakry ekspedycji Carlyle'a nie znaleziono żadnych białych ludzi. Zginęli tylko i wyłącznie tragarze bądź wynajęci ludzie, co jakby nie pokrywa się z informacjami, które podano do prasy. Więc to jest bardzo ciekawe. I wydaje mi się, że chyba warto jeszcze zwrócić uwagę na coś, co nazywa się kult krwawego języka i spróbować jakby tutaj poszukać informacji, bo ta nazwa pojawia się przynajmniej kilkukrotnie i jest to jakby coś, co możemy spróbować poszukać w jakiejś literaturze. Mam świadomość tego, że się będziemy dzwonić, tak? Do biblioteki herwardzkiej. No, ta kobieta odmówiła Eliasowi na zasadzie, że stwierdziła, iż nie ma tej konkretnej książki w zbiorach po prostu. Zaznaczone jest tutaj to, że jednak jeśli on skontaktuje się z nią po powrocie, to ona spróbuje odnaleźć w innych publikacjach informacje na ten temat, więc można... Pytanie, jakie książki? Bardziej... I pytanie, czy przeprowadziła to analizę. Zadzwońmy i dowiedzmy się. W międzyczasie, bo jeszcze to może nam uciec, skoro mamy informacje o kulcie, na którym się nie znamy i pytanie, czy moja wiedza, teologia mogłaby tutaj podziałać wątpię. Ale mieliśmy namiary na folklorystę, które dostaliśmy... Na Mordecaja Leminga, który był konsultantem policji. Ewentualnie kilka lat, cztery lata, które ja poświęciłem na badanie różnego rodzaju ksiąg i dokumentów, czy ja mógłbym na przykład spróbować sobie przetestować okultyzm. Być może gdzieś ta nazwa obiła mi się o uszy. Jeżeli skorzystasz z Nowojorskiej Biblioteki Publicznej, która jest ogromna, i zdasz test korzystania z biblioteki połączony z okultyzmem, to wtedy ustalimy, czy jesteś w stanie znaleźć informacje o kulcie krwawego języka. To wydaje mi się, że po spotkaniu, jak zakończymy spotkanie z Kenistonem, to ja będę spróbował. Dobrze, więc tak spędzisz czas po tym, tylko że jeszcze z tego biura, z Prospero House, chcecie wykonać telefon do Miriam Altright i chcecie zadzwonić do biblioteki Widenera na Uniwersytecie Harvarda. Dokładnie tak. Dobra. I będzie rozmawiała Madeleine. Dobra. Łączysz się więc z centralą. Miły kobiecy głos słucha, że planujesz skontaktować się z biblioteką Widenera właśnie, z panią Miriam Atwright. No, już przełączam. Sygnał jeszcze kilka razy rozlega się w słuchawce i po chwili słyszysz typowy dla bibliotekarki taki donośny szept. Tak, słucham. Miriam Atwright przy telefonie? Witam. Z tej strony Madeleine Petiller. Ja z taką dość nietypową sprawą, ponieważ najczęściej jak do Państwa dzwonią ludzie, to prawdopodobnie, aby dowiedzieć się o jakiejś konkretnej książce lub też publikacji. Mój przyjaciel, Elias Jackson, kontaktował się z Panią. Elias Jackson? Tak, kojarzy nazwisko. Niesamowity człowiek, wspaniałe książki, doskonały pisarz. Oczywiście, tak rozmawialiśmy niedawno. Ja mam takie pytanie, czy ewentualnie mogłaby pani podzielić się z informacją na temat tego, jakiej książki szukał ostatniej?
Ja wiem, że to dość dziwne pytanie, ale... Bardzo, i przepraszam, a jaki pani ma związek z Jacksonem? Bo nie jestem pewna, czy mogę rozmawiać o jego prywatnych sprawach. Jasne, jak najbardziej, już tłumaczę. Pan Elias Jackson wysłał mi pewien telegram, żebym się z nim spotkała. No niemniej jednak muszę zasmucić panią i gdzieś tam podzielić się informacją, iż pan Elias Jackson nie żyje. Ojej, no jak to się stało? Bardzo... Przecież on był takim zdrowym, młodym człowiekiem. Tak, tak, ale właśnie jesteśmy świeżo po pogrzebie i ciężko mi jest naprawdę o tym mówić, niemniej jednak mam bardzo duże przeczucia, że jednak to, czego on szukał, może mieć związek z... No tak, czyli... Ale to chce... Daj, tu słyszysz już taki, wiesz, taką ciekawość, nieco plotkarską. A to oznacza, że on nie umarł w normalnych okolicznościach? Próbujemy to ustalić. Naprawdę, to jest... I policja się tym zajmuje? Czy pan jest konsultantką z policji? Okej, czy ja będę świadkiem? Nie, nie. I słyszysz ekscytację. Proszę się nie nastawiać na coś takiego. Ja jestem po prostu bardzo, bardzo bliski. Przepraszam. Ja próbuję jakby zachować powagę w tym wszystkim, ale kiedy słyszę, że ta kobieta jest taka bardzo podekscytowana... Pamiętając bibliotekarką. Naprawdę to może być najbardziej ekscytująca rzecz, która wydarzyła się w jej życiu ever. No tak, no to ja pomogę z policji, to ja pomogę ze wszystkich sił, bo pani jest z policji, prawda? To będzie, słuchaj, test na gadaninę. Ale może znaczy, jakieś tak chyba łatwe, z ułatwieniem, oczywiście z ułatwieniem, bo ona sobie sama ściemniła w tym muszę momencie. Muszę teraz się nie pomylić. No sama sobie już kryłeś świat. Taka postul? Tak. Gadanina. Gadanina. Jest tam taka umiejętność. Fast talk. Mam 5% na niej i nie mam żadnych punktów w niej. No trudno. Jak masz łatwiej? To zawsze, jest dużo. Masz 5%. No. I zawsze szczęściem coś możesz podłotać. Tak. To jest 0? 1. 0-1. Żartujesz? To? Nie, żartuję. Nie. Ta kobieta musi mi uwierzyć. Ja w pełnej ekscytacji... Nie mając ona nawet się nie słucha. Ona już wie. Nie, no to... I pani jeszcze jest kobietą, i pani pracuje w policji w ogóle. I to pani do mnie dzwoni. No ja wszystkich informacji oczywiście udzielę już teraz natychmiast. Proszę bardzo, co pani sobie życzy wiedzieć. Proszę mnie teraz posłuchać bardzo uważnie. To jest bardzo ważne. Zamieniam się w słuch. Elias Jackson, on szukał czegoś konkretnego. Proszę mi powiedzieć wszystko, co wie pani na ten temat. No, więc on szukał mrocznych sekt Afryki. Tak? To książka, o której pisał i o której znalezienie mnie prosił. Ale za tym kryje się większa tajemnica. Otóż, proszę sobie wyobrazić, że mroczne sekty Afryki zniknęły z biblioteki Widenera w tajemniczych okolicznościach na kilka miesięcy przed tym, jak Elias się z nią skontaktował. Przypadek? Nie sądzę. Słysząc tą ekscytację, mam świadomość, że ta kobieta jest bardzo w stanie dużo nam puścić. Ja więc ja będę kontynuować takim pełną powagą. I nic pani nie wie na temat tego zniknięcia jeszcze. No, policja do niczego nie doszła, my nie znaleźliśmy książki, ale w dniu, kiedy zauważyliśmy, mroczne sekty zniknęły, a pamiętam ten dzień, jakby to było wczoraj, bo rano wylałam sobie herbatę na spódnicy. W dziale, z którego zabrano książkę, unosił się niewysłowiony smród. Pani wie, że ja nigdy nie czułam tak okrutnego smrodu. Jakby tam się dziesiątki jaj naraz popsuły i rozbiły. No okrutnie cuchnęło, a mrocznych sekt nie było. Wspomniała pani, że w rozmowie, a raczej w piśmie do Eliasa, że wprawdzie tej pozycji nie ma, ale że są inne publikacje, które mogą zawierać te informacje. Jakie to były publikacje? Gdzie możemy szukać informacji na ten temat? No, mówiąc szczerze, jeszcze nie poświęciłam temu czasu, ale w przyszłym tygodniu będę miała kilka wolnych chwil, mogę się tym zająć i poszukać czegoś w bibliotece Harvarda. Ja bym była niezmiernie wdzięczna, gdyby znalazła pani odrobinę czasu, żeby zająć się tą sprawą. Zrobię co w mojej mocy. W takim razie... Proszę się ze mną kontaktować, kiedy tylko jeszcze będę mogła w czymkolwiek pomóc. Świetnie. Dziękuję serdecznie, dziękuję. Bardzo, bardzo pani dziękuję, bardzo pani dziękuję. To właściwie ona już tej chwili dziękuję za to, że w ogóle do niej zadzwoniłaś. Więc mroczne sekty Afryki wyparowały. Kiedy już... robił smród. Kiedy już zakończyłam rozmowę z tą kobietą... Słuchajcie, bo... ta kobieta była strasznie podekscytowana tym faktem, mimo że cała sytuacja w mojej ocenie jest dość tragiczna, ale...
Elias szukał konkretnej pozycji, która dotyczyła sekt Afryki, mrocznej sekty Afryki. Myślę, że to jest pozycja, którą musimy się też zainteresować. Co dziwne, ta pozycja zniknęła. Czy zapytałaś, czy jakaś inna biblioteka nie posiada, no bo zakładam, że to nie jest jedyna kopia tej książki. Mam świadomość tego, że jeśli, bo ta kobieta, pani Miriam wspomniała o tym, że mroczne sekty Afryki zniknęły w bardzo dziwnych okolicznościach, to nie był to przypadek. Skoro nie ma ich na bibliotece harwarskiej, to może uda się znaleźć w miejskiej bibliotece. Możemy jeszcze poszukać. Poustalamy, no Nowy Jork jest duży, ale jakby wydaje mi się, że to wszystko może się łączyć po prostu z tym, co Elias szukał, czyli z tym kultem krwawego języka, ponieważ jakby jego notatki wyraźnie odnoszą się do tego kultu, który ma być w Afryce. Więc wydaje mi się, że Elias Jackson łączył kult krwawego języka właśnie z Afryką. Co ważne, zanim umknie mi ta wiadomość, w tym dziale, gdzie ta książka się znajdowała, pani Mira mówiła, że czuć straszny swąd, straszny smród. Wiecie, bo te znaki na jego czole to nie są normalne rzeczy. Czy wy w trakcie Peru też mieliście jakieś takie ale zapachy, smród które smród rozkładu, ciężko powiedzieć, tak jakby, wiadomo? Cytując wręcz tak karykaturalnie tą kobietę, jakby po prostu tuzin zgniłych jaj. Czy wy w Peru spotkaliście coś takiego? Tylko ty masz takie wspomnienie okrutnego smrodu, zepsucia. Przypominasz sobie swoje wizje, które miałeś po założeniu złocistej azteckiej maski. Tej samej, którą straciliście w podrzędnym barze w Puno. Ja się wzdrygam wyraźnie. To wszystko musi być powiązane z czymś konkretnym. O, no nic, no jest pan, panie Kenningston. Dziękujemy za skorzystanie z telefonu. Proszę i pozostaję do waszej dyspozycji, jeśli tylko będę mógł w czymś pomóc. Zapamiętamy, ściskam mu dłoń. Myślę, że chyba nie będziemy zajmować więcej czasu, mamy co robić. Mhm. Zbieramy te wszystkie notatki w jedno miejsce i zabieramy je ze sobą. Arturze, czy nie masz nic przeciwko, gdybym dołączył do ciebie wyprawę do biblioteki? Nie no, oczywiście, im nas będzie więcej, tym lepiej. Szybciej przeczyszczymy całą bibliotekę. Szczególnie, że musimy sprawdzić dość szeroki wachlarz miejsc, bo interesujące nas informacje mogą być zarówno w częściach geograficznych, bo z notatek wynika, że istotnym miejscem dla kultu krwawego języka jest coś, co się nazywa Góra Czarnego Wiatru. Być może jest to jakiś, nie wiem, znany szczyt w Afryce. Coś takiego, to jakby i geograficzne książki będą, trzeba no by to było sprawdzić. No i przede wszystkim coś na temat kultów. Ja no myślę, właśnie, że trzeba byłoby poszukać się tam udać. Jakiś dział antropologii. Dobrze, potrzebuję w takim razie od was rzutu na okultyzm i korzystanie z biblioteki. To jakby ponieważ szukacie to wszyscy zrobić razem, to może rzucać osoba, która ma najwyższy okultyzm i osoba, która ma najwyższe korzystanie z biblioteki. I to będę ja, zakładam. Ile masz korzystanie z bibliotek? 90. 80. Ja 20, to w ogóle nie podejmuję. No. Jakby, no ja jestem no to wyedukowanym człowiekiem, więc... Czy ty nas obrażasz? To jest rzut za jedno i drugie, słucham, czy zdałeś. Połączony. No to jest, kolego drogi, 3. Zabiorę ci tą wieżyczkę z kości, wiesz, bo to zaczyna być irytujące. Posłuchaj, oczywiście, nawet nie wiesz kiedy w twoje ręce wpada książka opisująca różne wierzenia kontynentu afrykańskiego, którą wertujesz i słuchaj, zupełnie szczęśliwym trafem. Pierwsza z brzegu, bo ty po prostu wiedziałeś, słuchaj, wyczułeś, po którą książkę należy sięgnąć. I akurat, słuchaj, otworzyła się na symbolu, który rozpoznajesz. Szybko znajdujesz opis kultu krwawego języka. Drodzy Państwo, no rzućcie okiem na to. Panie Dibden, ja bym chciała skorzystać z okazji i zrobić zdjęcie tej strony. Jasne. W ogóle możemy się umówić, że ponieważ ty jesteś fotografem, to jeżeli chcesz, możemy założyć, że robisz zdjęcia z większości istotnych dla siebie elementów. Ale nie wszystkie rzeczy można fotografować, bo mogą uszkadzać książki.
Okej. Okay. Nie każdy może dlatego zgodzić też, się. Dlatego też nie chcę z drugi tym powiem. Nie? Nie, ale przestań to jest... mi podkładać kłody. Nie, dobrze, ja się nie zgadzam. Nie możesz tego zrobić, bo popsujesz te książki. Nie, ale masz umiejętność fotografii. Rzuć na fotografię i zobaczymy. Dobrze. Nie ma problemu, no. Żeby, czy na tyle wierzysz w swoje umiejętności, że wszystko się uda. Czy można dodać po polsku? Nie, nie mam po polsku tego. Słuchaj, niestety. 9. 9. Także dobrze. Ekstremalnie, nie? Jasne. Słuchaj, no to ona po prostu wie, jak się do tego zabrać, żeby nie zniszczyć książek i jeszcze nie zwracać na siebie uwagi. Robi to dyskretnie, umiejętnie, a fotografia szybko ląduje na jej aparacie, na kliszy. Nie mam tego niestety po polsku, bo musicie to przeczytać i musicie to po prostu streścić. To jest handout, który ja sam przygotowałem kiedyś. Musisz posłuchać tego fragmentu. Zabójcy kultu i ich wojownicy noszą skrawek czerwonego materiału na swoich kapeluszach, ubraniach, rzeczach, które noszą na głowie, które reprezentują pojedynczą maskę ich bóstwa. Wszystkie morderstwa i ceremonialne ofiary są wykonywane przy pomocy specjalnego noża nazwanego pranga. Jak ktoś wie, jak wygląda ten pranga? Bo idę o zakład, że wygląda jak taki dziwny sierp. Coś jeszcze ciekawego tam... Tak, występuje wśród ludu Nandi w zachodniej Kenii. Tak, w notatkach było coś o ludzie Nandi. Tak, tak. To oni podobno zamordowali... Tak. I to oni Carlisle. Zostali pociągnięci do konsekwencji. Tak. I oczywiście piszą też o tym bardzo bogato w mrocznych sektach Afryki. Nigela Blackwella. Czyli te książki, które... Która znikła brakuje. Wśród skrót. Przynajmniej tak. Okay. Znamy autora. W sumie zawsze można zapytać. Podchodzę do bibliotekarki i pytam się, czy przypadkiem w swoich zbiorach nie mają takich książek. Patrzy na ciebie, tam jest katalog. Starsza kobieta, taka wiesz, okulary, grube szkła, jak dęka od słoików. Wzruszam ramionami. Katalog, odwraca się napięcie, wraca do swoich zajęć. No, katalog, no. Przeglądasz katalog książek, szukasz Nigela Blackwella, szukasz mrocznych kultów. Tak. Nie ma wzmianki, ta książka nie znajduje się w dyspozycji nowojorskiej biblioteki publicznej. To jakaś musi być rzadsza pozycja, skoro taka biblioteka jej nie posiada. A mnie interesuje inna informacja. Mm-hmm. Czy skąd pochodzi sam Nigel Blackwell? Wydawnictwo. Nie znajdujesz takiej informacji. Może nie tyle właśnie, no bo nie ma książki, o nim nie w sensie, będzie, trudno ale to. Jakie wydawnictwo wydało tamtą książkę o sektach? Gdyby była tu karta tej książki, to być może znalazłbyś taką informację. Ale może pani bibliotekarka ci podpowie. Mrugnij dwa razy. Zalotnym inaczej, ja jestem w jej jakby przedziale zainteresowań. Wiekowym. Także może ją przekonam. Pytanie, czy kolor skóry też jej się podoba. To już jest inne pytanie. Bo my prawdopodobnie siedzimy w dwóch różnych pomieszczeniach tak. I musimy jakby tylko cię wymieniać. Możecie się wymieniać po drodze, natomiast wy jakby nawet nie jesteście, nie możecie korzystać z tej samej czytelni. To tak. Jest... Zacznijmy od tego, że... No, separate but equal, ale w naszej nikt nie napali. Tak. W wasza jest po prostu... No, zimno. No dobrze, jakby wyraźnie jest teraz, mamy powiązanie śmierci Eliasa Jacksona z członkami czegoś określonego jako kult krwawego języka, tak? Te czapki z tym pojedynczym dynksem. Tak, tym czerwonym. Czerwonym tym. Które tak, mają być prawdopodobnie tak odzwierciedleniem tego krwawego języka, tak? W co oni tam wierzą. Nie wiem, że są w oryginale jest tendril, to chyba jest macka. Macka, to jest tak? Jako macka. No to język jest tendry, mackowatego kształtu, jakby na to nie patrzeć. Poza tym gramy w Cthulhu. No. Więc trzymajmy się terminologii. No dobrze, no. Więc tak, wiemy, kto prawdopodobnie zabił, a teraz musimy tylko ich znaleźć. Bo mało prawdopodobne jest to, żeby ktoś zadał sobie tyle trudu, żeby zwalić na kult ze środkowej Afryki. Czy gdzie tam Kenia leży. Posłuchaj, ci, którzy go może ty coś wykombinujesz, bo jakby mamy takie dwa tropy. Ludzie, którzy go zabili, byli czarnoskórzy. Mhm. Wsiedli do samochodu, który jak udało nam się ustalić, tak, został skradziony w Harlemie. Mhm. Czyli mamy kolejny trop, który prowadzi nas do tej dzielnicy. Więc może wy dwaj znacie tam kogoś, z kim moglibyśmy porozmawiać. Być może na przykład ten samochód był widziany w Harlemie później. To szukałem i nikt tam nie wiedział. Możemy popytać jeszcze raz, ale... Czy wy wracacie do hotelu jakby... Nowy Jork, Śnieżyca... Pytanie, bo ja tam mieszkam w Nowym Jorku.
Czyli tak. Nie lepiej jest, żeby przyszli do mnie, bo jednak moje mieszkanie jest bardziej zaufane niż hotel. Na parafię też mogę zaprosić. Ty, tak, ty masz przecież parafię swoją, więc jakby jak najbardziej. Chciałem nie jestem proboszczem, ale mogę. Pamiętaj, że podałeś na przykład swój adres pannie Schossenburg jako miejsce kontaktowe. Mhm. I mamy tam też dostać artykuły, więc myślę, że tak. Dobrym pomysłem byłoby się udać do ciebie, Archibaldzie. No, może ciasno, ale zapraszam. Dobrze. Posłuchajcie. Udajecie się więc do Harlemu. Mieszkanie Archiego na szczęście jest jeszcze na granicy czarnej dzielnicy Nowego Jorku. Panuje dzień, więc myślę, że możecie poruszać się tutaj dość bezpiecznie. Ludzie przemykają z cicha pośród zaśnieżonych uliczek Nowego Jorku. Dziś na szczęście śnieżyca ustała i tylko ostry mróz trzaska, wspinając się po oknach różnymi, różnorodnymi wzorami. Śnieg również chrzęści pod stopami, mocno zmrożony, kiedy wchodzicie na chłodną klatkę schodową. Podbiega do ciebie chłopczyk w takiej ogromnej czapie naciągniętej na uszy i wciska ci w rękę grubą, dużą kopertę. Ktoś to zostawił dzisiaj do pana, panie Archibaldzie. O, dzięki młody. Rzucam mu 5 centówkę. On wyciera zasmarkany nos. Dziękuję. Miłego dnia. Hojnie. Po chwili wybiega na zewnątrz. Czy ty zostajesz w 1920 udało się całkiem sporo rzeczy kupić. Hojnie. Nie brakuje komuniści pieniędzy, nie? Ale nie, on jest za równą dystrybucją. Ma, oddaje. To, no jest, tak. To zabroni biednemu bogatorze. 5 centówkę, nie dolarówkę. Ludzie. Centówkę, no. Powodzi się. Jakby za centa kupisz gazetę gdzieś mniej więcej. No, chyba, nie? No to on ma przynajmniej tabliczkę czekolady za to. Mhm. W każdym razie, kiedy wchodzicie do... Właściwie jak wygląda twoje mieszkanie? To jest bardziej kawalerka. Jedno pomieszczenie, jedno wąskie okno, jakaś koza w kącie, ubrania wszystkie wrzucone na jeden kąt. No to jest ubogie mieszkanie, nie stać mi na nic dużo lepszego, ale mieszkam sam, to już jest coś. Jasne. I co, zaglądasz do teczki? Tak, znaczy do teczki, do tej koperty, którą dostałem. Tak, więc rzeczywiście jest tam trochę artykułów. Dotyczących różnych morderstw. Wydaje się, że nawet są tam informacje, które mogą pochodzić z jakichś kronik policyjnych, od policjantów. Wydaje się, że panna Schossenburg jest całkiem niezłą reporterką. Mm-hmm. Oprócz tego pojawia się i znajdujesz tam też niewielką ulotkę, która mówi o Lafayette Theater przy 7 Alei 132 ulicy. Natychmiast kojarzysz ten adres. To tak zwany piękny dom. Największy, najmodniejszy teatr w Harlemie, w którym można zobaczyć aktorów i aktorki o ciemnym kolorze skóry w sztukach prosto z Broadwayu. To znane i popularne miejsce. Kiedy odwracasz, znajdujesz godzinę 19, dzień, środę 19 stycznia i imię i nazwisko Millie Adams. To pewnie myślę, że to jest żona Adamsa. Tak. O której wspominała wcześniej pani Schossenburg. I z którą spotkanie wam obiecała. Okej. Okay. Na marginesie, ja nie dostałem jeszcze listownej odpowiedzi. Znaczy telegramu żadnego zwrotnego. Po tym jak... z... Odwiedzinami w więzieniu. A, to dostałeś odmowny. Adams nie chce się z nikim widzieć, jest osobą niewierzącą, nie interesuje go spowiedź. Co więcej, termin jego egzekucji nie został jeszcze wyznaczony, więc nie ma takiej możliwości. Czy możesz dzień jeszcze tylko mi przypomnieć, tak. Jaki mamy teraz, żebym miał odniesienie 15 czasowe. Spotkaliście się u... Z Eliasem. Miał być 2 dni później. 17. I 2 dni później mamy się spotkać z prawnikiem. Czyli 19 spotykacie się z prawnikiem. Dzisiaj mamy 17 jeszcze, bo to jest, tak jest. Dzień koniec dnia pogrzebu. Tak. Czyli będziecie widzieć się z prawnikiem i możecie też spotkać się wieczorem z panią Adams.